Siemano ludziska, witam serdecznie w nowej serii na moim kanale z FIFA 16. Będzie to kariera klubem, a jakim zaraz się o tym przekonacie. Oczywiście wcielimy się w postać menedżera. Co wybieramy? Jeden z najlepszych scoutów, czy też początkowy budżet transferowy większy o 15%? Wydaje mi się, że lepszą opcją będzie po prostu posiadanie lepszego scouta. A zespołem, którym będziemy grać, jest... Jeżeli ktoś wie, jakie są moje trzy ulubione kluby, no to na pewno się domyśli, wiedząc, że jest to Liga Angielska. Zostajemy przy Arsenalu Londyn i zobaczymy, jak pójdzie nam w BPL, jednej z najsilniejszych lig, jeśli chodzi o boiskowe mecze, boiskowe emocje i również wyrównane szanse, bo tam ostatni zespół może wygrać z pierwszym, chociaż no... Jakby nie patrzeć, to co dzieje się w naszej ekstraklasie również można do tego porównać, chociaż poziom u nas jest wyrównany drużyn, bo każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może zremisować, to po prostu na temat naszej ekstraklasy się może nie wypowiadajmy. Waluta euro, pobieramy najnowsze składy, pierwsze letnie okienko transferowe będzie włączone. Póki co zagrajmy sobie na zawodowcu, no nie wiem, czy to i tak nie jest za niski albo zbyt wysoki poziom dla umiejętności komputera względem mnie, bo naprawdę komputer czasami miażdży i posiadanie piłki może być na przełomie 5%, no może nie 5, 35% dla mnie, a reszta to komputer. Przemek Szprytny będzie menedżerem klubu Arsenal Londyn. Dlaczego ten klub, dlaczego tak to się stało? Ano, Arsenal w końcu władze, włodarze klubu Arsenal Londyn postanowili zmienić menedżera po wielu latach kadencji Arsena Wengera. Przyszedł czas na odświeżenie kadry, no i właśnie teraz czas na mnie. Zwykła sylwetka, dobra, to są takie kosmetyczne zmiany tutaj, nic nie jest takiego, co miałoby wpływ, że tak powiem, na rozgrywkę. I oto właśnie przed wami informacje insidera. Szprytny poprowadzi klub Arsenal. Cieszymy się, że dołączył do naszego klubu. Ja również się cieszę i mam nadzieję, że mój pomysł na grę tego zespołu, a jak i w ogóle moje doświadczenie... Okej, jak najbardziej jestem zadowolony. Z kim tu zagrać? Mamy do wyboru słabsze drużyny, mocniejsze i takie sobie. Ja myślę, że kwotowo tutaj się nic nie różni, ale myślę, że najlepszą opcją... Ciekawe, czemu Barcelona jest w poziomie trudności trochę lżejszym od tego, no nie wiem. Wydaje mi się, że przedsezonowe mecze to powinien być, że tak powiem, taki spacerek, żeby zawodnicy zbytnio się nie podłamali, dlatego wybieram ten teoretycznie najprostszy. Poza tym pozwoli mi to również zobaczyć, jak się gra w ogóle w trybie kariery drużyną, którą chcę prowadzić. Biuro, przeczytajmy pierwsze wiadomości, a za moment będzie krótkie cięcie, no i pokażę wam te chyba najistotniejsze zmiany, które zamierzam wprowadzić w drużynie, czego oczekują ode mnie. Okej, w Lidze Mistrzów będziemy mierzyć się z takimi drużynami, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cel w Krajowym Pucharze to zdobądź puchar, no i tutaj będzie wyzwanie, bo Arsenal zbyt dużo tych trofeów w ostatnim czasie nie zdobywał. Tutaj potrzebny nam jest ofensywny pomocnik. Pierwszy raport od łowcy talentów. Parę słów wstępu. Witają mnie serdecznie, ja ich również witam. A jeśli chodzi o ligę, celem naszym w tym sezonie jest wygranie ligi, także tylko i wyłącznie najwyższe cele stawiam przed nami. Tutaj to... No władze Arsenalu Londyn i to będzie ciężkie do zrealizowania. Mamy tutaj Martiala, to jest na pewno dobry zawodnik, ale on już jest po prostu przetransferowany. No zobaczymy, tutaj są pierwsze informacje od naszego skauta. Na pewno wzmocnień będziemy szukać przez cały czas, a tymczasem krótkie cięcie. Za moment widzimy się, gdzie wydaje mi się, że na sam początek w składzie naszej drużyny. Okej, tak na chwilę obecną będzie wyglądać moja podstawowa jedenastka. Jeszcze zastanawiam się nad zmieszaniem tego składu poprzez zamianę Coquelina, a w jego miejsce, nie wiem, albo Aaron Ramsey, albo Jack Wilshere. Aczkolwiek chcę stawiać na młodych, bo młodzi to przyszłość tego składu. Poza tym no, będą się oni na pewno lepiej rozwijać. Welbeck póki co na napadzie. Zobaczymy, jak będzie się tam spisywał. Jeśli będzie mnie zawodził, no to w jego miejsce wejdzie Olivier Giroud, albo
John Theo Walcott, który jest obecnie prawym pomocnikiem, a na lewej stronie Alexis Sanchez. No naprawdę, skład wygląda genialnie. Mertesacker usiądzie na ławce, bo jakoś nie jestem przekonany do niego w tej FIFA. Zobaczymy. No Gabriel to również młody powiew świeżości na boisku właśnie naszego zespołu. Także tak to obecnie wygląda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na pewno będę dawał szansę zmiennikom, by ci mogli wchodzić do podstawowej jedenastki podczas trwających spotkań. A miejsca w naszej kadrze póki co brakuje do naprawdę wielu znakomitych piłkarzy, takich jak Mathieu Flamini, Ospina, Chambers, Rosicki, Debussy czy też Mikel Arteta, no ale oni swoje najlepsze lata mają już za sobą, także zobaczymy, co z tego wyniknie. No Bellerin to na pewno numer jeden, tutaj Chambers będzie miał ciężko wygrać się z nim rywalizację na tej pozycji. No to co, teraz możemy śmiało przejść do pierwszego meczu, który będzie naszym sprawdzianem przedsezonowym. Jakoś tutaj nie widzę, by rywal był wymagający. Zobaczmy również, co otrzymujemy za informacje. Okej, poszukiwanie talentów trwa. Tak to wygląda, zaczynamy. I świetna piłka do Theo Walcotta. Theo Walcott pokazał swoją prędkość, a także niemalże wykończenie. Piąta minuta meczu, już pierwsza okazja dla naszego zespołu. Kolejny corner dla naszego zespołu. Come on Gunners, dośrodkowanie i piłkę niemal z linii bramkowej wybija obrońca. To była dobra okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym meczu. No troszeczkę teraz zlekceważyłem przeciwnika, myśląc, że piłka tam wyjdzie poza boisko. Na szczęście dla naszego zespołu tutaj nie skończyło się żadną groźną akcją. Teraz świetnie o piłkę powalczył Mesut Özil. Strzał z daleka, z problemami koreański goalkeeper. I mamy kolejny już trzeci stały fragment gry w tym meczu. Dośrodkowanie i kolejny corner. Koniec pierwszej połowy, mamy remis 0-0. Powiem wam, że przeciwnik, a właściwie komputer, klepie i jeszcze raz klepie. Zaraz zresztą mogę wam to pokazać w statystykach, gdzieś one tu są. No właśnie, 33% posiadania piłki z mojej strony mówi wszystko za siebie. Komputer jest po prostu masakrycznie, może nie dobry, ale no ciężko odebrać piłkę przeciwnikowi, kiedy gra z pierwszej. Mamy 4 celne strzały, no niestety skuteczność słaba. No może tutaj jakieś zmiany trzeba by wprowadzić, chociażby w środku pola. Z racji tego, że rywal mało atakuje, damy szansę Ramsey'owi. On wskoczy w miejsce Coquelina. Myślę, że jeszcze w dalszej części tego meczu pojawi się na placu gry Olivier Giroud i Joel Campbell, ale wszystko w swoim czasie. Oj, genialna interwencja Petra Czecha. Teraz przeciwnik mógł nas zaskoczyć, ale gram na super ofensywnym, bo nie wiem już, w jaki sposób mogę bardziej zbliżyć się do naszego rywala. Ramsey wywalczył piłkę, Walcott jest szybki, ale i teraz podwójne wyjście naszych zawodników. Świetnie wypuszczony Theo Walcott i to jest gol na 1-0 w 78 minucie. Został w tym momencie świetnie zauważony przez danego Welbecka Anglik, który otrzymał genialne podanie prostopadłe. No i w końcu udało nam się stworzyć jakąś groźną akcję i wykończyć ją w 100%. 1-0 i czas na zmiany w naszym zespole. A na plac gry wejdzie Joel Campbell oraz Jack Wilshere, bo Cazorla wydawał mi się być bardzo zmęczony. Jeszcze damy szansę reszcie zawodnikom dokończyć ten mecz. Świetnie piłkę wywalczył sobie Danny Welbeck, wykorzystując błąd obrony. Welbeck i strzał obok bramki. Koniec meczu, jednobramkowe zwycięstwo naszej drużyny. No cieszy z prostego powodu. Jest to wygrana i przeważanie naszego zespołu, jeśli chodzi o stworzone sytuacje. No jeśli chodzi o posiadanie piłki, wątpię, abym kiedykolwiek z komputerem mógł mieć lepsze. Tym bardziej, że ja skupiam się na szybkim rozgrywaniu piłki, a nie na tym, by utrzymywać się przy niej jak najdłużej. Może to błąd, ale taką taktykę mam już od kilku lat w FIFA. Dlatego akurat z tego powodu nie jest mi przykro. Zobaczmy, co ciekawego dostaliśmy jeszcze tutaj, raporty
zobaczymy potem, co w tych raportach słychać. Tymczasem przemierzamy się do kolejnego spotkania. To rozgrywać będziemy z Al-Ittihad. Zobaczymy, czy to będzie kolejny dobry mecz w wykonaniu naszych chłopaków. Wydaje mi się, że w tym spotkaniu dam szansę rozegrania meczu kilkoro innym zawodnikom. Okej, tak będzie wyglądał mój skład w kolejnym spotkaniu. Tutaj prawie cała jedenastka została wymieniona, także wszystko widać jak na dłoni, a na ławce rezerwowej sama młodzież, no prawie sama młodzież, bo jest także Arteta i Flamini z tych starszych zawodników, a reszta to młode pokolenie Arsenalu. Czy ono kiedykolwiek będzie występowało w pierwszej podstawowej jedenastce na realnych boiskach? Zobaczymy, ja być może dam im szansę wejścia na kolejne spotkanie, o ile oczywiście wynik będzie dla nas korzystny. No to co? Do dzieła! Już mamy szansę na pierwszą groźną akcję. Theo Walcott przed polem karnym, Anglik uderza i mało brakowało, byłby gol również Tomasa Rosickiego, no, gdyby nie pozycja spalona i brak szczęścia, bo piłka niefortunnie odbiła się od Czecha i powędrowała poza bramkę. I pięknie, Tomas Rosicki, indywidualny rajd, czy będzie zakończony bramką? Tak jest, Joel Campbell w swoim, można powiedzieć, debiucie w tym sezonie dla Arsenalu Londyn zdobywa bramkę. Nie wiem, jaki jest sens wypożyczania tego zawodnika, bo on naprawdę jest świetny i ma naprawdę świetne predyspozycje, by stać się jednym z liderów linii ofensywnej kanonierów. Zobaczymy, czy tak też będzie w tym sezonie. Campbell i 1-0 dla gości. Koniec pierwszej połowy, po której prowadzimy jedną bramką. Znów strasznie ciężko nam konstruować akcję pod polem karnym przeciwnika. Posiadanie piłki troszeczkę lepsze jak w poprzednim meczu, aczkolwiek nadal zbyt słabe, byśmy mogli mieć więcej okazji do zdobywania goli. No cóż, czas na zmiany. Tak jak już mówiłem, damy szansę młodym. Rosicki schodzi, ustępuje miejsca Reina Adelaide. Jest również Christian Bielik i on zastąpi niewidocznego w pierwszej połowie Jacka Wilshera. A ostatnią zmianę zostawimy sobie na sam koniec. Być może właśnie będzie to szansa dla Iwobiego. Kolejny świetny odbiór Bielika, jeszcze lepsze podanie do Oliviera Giroud. Ten wycofał piłkę do Walcotta, Walcott z daleka, ale goalkeeper gospodarzy świetnie interweniuje. Rzut rożny dla naszej drużyny i nieudany strzał. I świetna piłka do Theo Walcotta, Anglik opanował futbolówkę bez najmniejszego problemu. Teraz postara się umieścić ją w siatce. Jakimś cudem tego nie robi. Fatalne uderzenie naszego prawego skrzydłowego. Jak ta piłka powędrowała tak daleko od siatki? Nie mam pojęcia. I świetne wypuszczenie Campbella. Campbell zdobył już bramkę dla naszego zespołu, a tym razem nie został nawet faulowany. Nie wiem, co robił arbiter w tym momencie, no ale to był ewidentny faul. I genialna piłka w stronę Theo Walcotta. Anglik jeszcze jest na boisku i pozostanie tutaj do ostatniego gwizdka w tym spotkaniu. Walcott, czy sam będzie chciał zakończyć tę akcję? Tak jest, ale ten strzał był za słaby. Iwobi ma szansę na udany debiut w pierwszej drużynie Arsenalu Londyn. Iwobi trafia tylko w słupek. To jest nadal rezultat, który wynosi 1-0 dla gości. No cóż, może być niepocieszonym, bo zdobywając tego gola na pewno przekonałby do siebie trenera, czyli moją skromną osobę. A tak, mecz kończy się znów jednobramkowym zwycięstwem, no ale najważniejsze, że po raz kolejny to my z kompletem punktów schodzimy do boiska, z boiska, i znów to my przeważaliśmy w meczu. Jeżeli chcecie więcej odcinków kariery Arsenalem Londyn, no to zostawcie jak najwięcej łapek w górę. Czekam również na wasze komentarze odnośnie tego, jakich zawodników powinienem był kupić, no i również tego, jakie rotacje w zespole mi polecacie, jaką formację, bo obecnie wygląda to właśnie tak, jak to macie miejsce zobaczyć na załączonym obrazku. Ja się już z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z filmikami, które dodaję. Zasubskrybujcie mój kanał. I cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale. A w następnym odcinku na pewno będą pierwsze transfery i niewykluczone, że do naszego zespołu zawita nowy zawodnik. Czy to będzie Polak? To się okaże. No cóż.
Do kolejnego razu. Cześć.